Wystawa stołów wielkanocnych w gminie Nowa Ruda na trwałe wpisała się już w przedświąteczny czas. W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Boszkowie odbyła się ich 20. edycja, którą oglądały tłumy. Zwiedzający wystawę podziwiali około 19 stołów, które świątecznymi daniami i słodkościami zapełniły i przepięknie udekorowały panie z kół gospodyń wiejskich. Nasze popisowe danie, no mamy w tej chwili mamy bardzo ładną babkę i pyszną z mięsa mielonego zrobioną. Przekładaniec z włoskiej kapusty z mięsem, to jest też takie, i ozor wołowy w sosie musztardowym. No warto to robić, dlatego że powinni ludzie się razem wspólnie konsultować i mi się wydaje, że takie coś to jest fajne, bo jest, tak jak widać, jest dużo ludzi i te ludzie idą, chwalą nas, my coś robimy, my jesteśmy z tego bardzo zadowolone, że jednak coś robimy i ktoś z tego jest zadowolony i to oko cieszy i smaczne, bo jak damy spróbować, to też jest smaczne. Jajka pod różnymi postaciami. Mazurki, babki, małe, duże. Tu mamy babkę gotowaną, drożdżową gotowaną. Tradycyjny mazurek, chlebek. No i tam kawałek szynki. Mamy kawałek indyka też. Karczek jest. Galaretki. Pieczywo, babeczki też. No i taki koszyczek z tego też wielkanocny. Jajka. Święconka tam jest też wielkanocna. Podtrzymujemy tradycję i tak powinno być, a jak to długo będzie, też nie wiadomo. Mamy jajeczka w zalewie. Jest to właściwie to taki rzadki przepis i dawny przepis. To są jajeczka w ziołach. Gotuje się specjalną zalewę, gdzie się daje pieprz cały, daje się również ziele angielskie, koperek, rozmaryn i na litr wody daje się 1/4 wina białego. To trzeba gotować 10 minut w gorącą zalewę. Pierwsze gotujemy jajeczka, obieramy i wkładamy do tej zalewy, zakręcamy. Jeżeli jak to wystygnie, dajemy na co najmniej na tydzień do lodówki. Polecam, bo jest smaczne w ziołach, rzadki przepis, ale jest bardzo smaczny. Coś innego, jajko na tysiąc innych sposobów. A skąd zna pani ten przepis? To znaczy się różnie, po starych gazetach, po broszurkach, po takich starych książkach, zawsze coś tam znajdę. Również mamy pasztet z jajek. Też się jajeczka gotuje, dodaje się pory, natki pietruszki lub szczypiorku. Odpowiednio wyrabia się masę, piecze się i również bardzo smakuje. Ja polecam i mogę poczęstować. To też nietypowe danie. Też nietypowe danie, ale typowe na stół wielkanocny, ponieważ wszystko, co się wiąże z jajkiem, to jest oczywiście stół wielkanocny. No mamy również wypieki swojej, mamy tutaj mazurki, mamy baby. Oczywiście nie zabraknie też pisanek. Pisanki tak samo robimy dawnym sposobem. W cebuli farbujemy, nożykiem do tapet wydrapujemy. I to jest taka, no właściwie to robię, to jest kraszanka opolska, bo to każdy ma swoją nazwę. No wiadomo, że jest pracochłonne, ale niestety, ale tak samo, jak to mówią, radość przynosi. Robimy tak samo wszystkie i kwiatki robimy z bibuły, tak samo i ozdabiamy te duże palmy. No i tak jak pani tu widzi, wszystko mamy. To, co nasze ręce zrobią. Nasze gminne tradycje wielkanocne, tak zwane stoły wielkanocne, odbywają się co roku i już od wielu lat. Cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Panie mają dużo wspaniałych wypieków, własnych wyrobów. Goście nie tylko z gminy, też spoza gminy przyjeżdżają odwiedzić i zobaczyć, co nasze panie wyczyniają, że tak powiem. Mamy też gości z zewnątrz, bo są panie z koła gospodyń ze Stolca, takie zaprzyjaźnione panie, które się często spotykają. Tutaj są panie ciepłowody, one też często są na spotkaniach. Koła gospodyń kultywują na co dzień tradycje, natomiast ważne jest też, żeby mogły się raz na jakiś czas, w naszym przypadku jest to jarmark bożonarodzeniowy i stoły wielkanocne, ważne, żeby mogły się spotkać, wymienić swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, a przede wszystkim spotkać się ze sobą, zintegrować się. A koła gospodyń wiejskich w gminie bardzo prężnie działają. Tak, bardzo prężnie. Co więcej, za miesiąc organizujemy festiwal artystyczny,
który będzie właśnie w tym roku nastawiony na sztukę ludową, czyli będziemy mieli kolejną okazję, żeby spotkać się. Przepych wielkanocnych stołów zachwycił zwiedzających. Uginały się one bowiem od ciast, babeczek, mazurków, smakowicie wyglądających mięs i wędlin, cudnie przystrojonych jajek, pasztetów i sałatek. Nie jeden z widzów z pewnością chętnie od razu sięgnąłby po te smakowitości, jednak należało cierpliwie uczestniczyć w części oficjalnej wydarzenia i poczekać na poświęcenie pokarmów. Po powitaniu gości i okolicznych wystąpieniach nastąpiła część artystyczna. Podczas 20. wystawy stołów wielkanocnych odbył się również konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Zwyciężyła palma z koła gospodyń wiejskich z Krajanowa.